Aż 7,5 miliona złotych w tym roku mieszkańcy Sosnowca będą mieć do dyspozycji w budżecie obywatelskim. Autorzy zgłoszonych projektów mieli okazję bliżej zaprezentować swoje pomysły mieszkańcom miasta podczas pikniku obywatelskiego w Parku Sieleckim. Mieszkańcy mogą wypromować zgłoszone przez siebie projekty, te, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, i zachęcić właśnie mieszkańców do głosowania i przede wszystkim zaprezentować złożone przez siebie projekty. Żeby mieszkańcy wiedzieli, na co mogą w tym roku oddać swoje głosy. Projektów mieszkańcy zgłosili 169, więc naprawdę jest czego wybierać. Duża część z nich otrzymała właśnie ocenę pozytywną. Więc mieszkańcy mogą wybierać, czy remonty i modernizacje placów zabaw, czy remonty drugich chodników, czy budowa, modernizacja obiektów przyszkolnych i przedszkolnych, czyli też place zabaw, czy boiska szkolne, czy ścieżki rowerowe, też jest naprawdę szeroka gama. Czy wyposażenie biblioteki, czy w książki, czy w jakieś projektory multimedialne, naprawdę projektów mieszkańcy pozgłaszali bardzo dużo. Cieszy nas zainteresowanie mieszkańców, także coraz więcej przywiązują do tego, co się właśnie dzieje w Sosnowcu i że sami właśnie w ramach budżetu obywatelskiego mają na to wpływ, tak? Jakie inwestycje mogą być zrealizowane. Tym bardziej, że w tym roku wydaliśmy publikację z tymi projektami, które do tej pory, z tych poprzednich edycji udało nam się zrealizować. My reprezentujemy budżet obywatelski, 11 strefę, w ramach której chcielibyśmy posadzić 116 drzew dla Sosnowca. Jest to takie symboliczne sadzenie drzew w ramach nadania praw miejskich Sosnowcowi, czyli 116 drzew jako każda kolejna rocznica nadania praw miejskich. Chcemy, żeby wykorzystać teren, który jest niezagospodarowany, teren, który można by było wykorzystać pod alejki z drzewami, pod tereny, które mogłyby być zarówno wypoczynkowe, jak i takie tereny, które mogły być później dla tych malutkich i dla tych dużych ludzi. To jest Niwka. Niwka Bobrek, ulica Szybowa. Projekt był pierwotnie zlokalizowany bliżej ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żelaznej, natomiast ze względu na to, że część działek niemożliwa była do wykorzystania ze względu na to, że w planach miejskich są pod sprzedaż, także została wykorzystana działka przy ulicy Dobowskiego i Szybowej. Propozycja dotyczy stworzenia produktu turystycznego w rejonie Trójkąta Trzech Cesarzy w oparciu o istniejącą już infrastrukturę. Od półtora roku znany jest plan zagospodarowania miejsca i stworzenia produktu turystycznego na terenie przyległym do jeziora, to znaczy między ulicą Orlą Lwowskich a lewym brzegiem Białej Przemszy, i tam postawienie pawilonu wystawienniczego razem z małym amfiteatrem, gdzie można by było tworzyć zakończenia imprez turystycznych, ale również i patriotycznych. Projekt, który jest złożony tutaj od strony jeziora, przez mieszkańców jeziora, że tak powiem, zgłoszony, dotyczy budowy kładki łączącej dwa brzegi Białej Przemszy, właśnie między Niwką a jeziorem. W tym roku złożyłam projekt w budżecie obywatelskim. Mój projekt to plac zabaw na ulicy Długosza. Koleżanka Agnieszka złożyła projekt siłowni pod chmurką i był jeszcze jeden pan, który zgłosił projekt street workoutu, również na tej samej działce na Długosza w Sosnowcu. Postanowiliśmy połączyć ten projekt w jeden, żeby zdobyć więcej głosów i żeby wiele rzeczy mogło być w jednym miejscu. Nasz projekt zakłada strefę rekreacji i sportu dla ludzi w każdym wieku. Dla dzieci przedszkolnych, dla dzieci szkolnych, dla młodzieży oraz również dla seniorów czy rodziców, którzy te dzieci tam przyprowadzają. Nie możemy też zapomnieć o tym, że na naszym terenie, obok tego naszego placu zabaw, który jest obecnie, znajduje się również przedszkole i zachęcamy wszystkich do głosowania również na przedszkole numer 59, które startuje już po raz trzeci w budżecie obywatelskim, i zachęcamy wszystkich do głosowania na szkołę numer 23. Tam jest zgłoszony projekt o boisko szkolne na kwotę 700 tysięcy. Także milion dla Zagórza, liczmy na Was. W tym roku na projekty czwartej edycji budżetu obywatelskiego można głosować wyłącznie elektronicznie, a samo głosowanie odbędzie się w dniach od 6 do 16 października. Więcej informacji na temat projektów i zasad głosowania można znaleźć na stronie obywatelski.sosnowiec.pl.